uczestnikiem naszego quizu jest Hania. Haniu, ścisz od razu telewizor. O, to jest wspaniale, idealnie. Haniu, ponieważ mamy naśladować tutaj przeróżne instrumenty, ty zaproponowałaś co innego. Otóż, że zagrasz na gitarze na żywo. Tak jak ja jestem na żywo, tak i ty będziesz grała na żywo, prawda? Tak. Haneczko, powiedz mi, od ilu lat grasz na gitarze? Babcia mnie uczyła. Babcia ciebie uczyła, a ja mamie biję. Brawo, że ci podpowiada. Uwielbiam, jak tutaj rozbrzmiewa się echo. Proszę ciebie, Haniu, żebyś nam zagrała. Powiedz tylko, co zagrasz. Taką melodię. Proszę bardzo. Przepięknie. Troszeczkę ściszcie telewizor, dobrze? Troszeczkę ściszcie. Przepięknie. Haniu, dziękuję tobie serdecznie. Muszę tobie powiedzieć, że zafascynowała mnie ta twoja muzyka, ponieważ jest idealna. Widzę, że towarzyszy mi podkład muzyczny. Gratuluję. Haneczko, bardzo ładnie grałaś. Serdecznie tobie dziękuję. Mam już twoje dane spisane. I powiedz mi tylko jeszcze, jaki był tytuł tego utworu? Nie wiem, tak sobie grałam. Tak, można powiedzieć sobie, żem poliłam. Tak? Babcia mnie uczyła. Babcia ciebie uczyła. A odpowiedz mi na pytanie, czy to była jakaś piosenka, czy tak sobie żem poliłam? Słucham? Powiedz mi, czy tylko żem poliłaś, czy to była piosenka, którą nauczyła cię babcia? Nie. Powiedz, że żem poliłaś. Widzę, Haniu, że nie możemy się porozumieć. Być może bardzo źle mnie słyszysz, ponieważ mamusia ściszyła telewizor. Ja tobie serdecznie dziękuję, a zapraszam kolejnych grajków do telefonów. 46 29 21. Dzwoni do nas kolejny uczestnik, Jacek. Witam cię serdecznie. Witam. Jacku, czy ty zamierzasz odkurzyć dzisiaj studio nasze? Tak. Tak? To zapraszam ciebie. Ja tutaj się przygotowuję, nogi do góry podnoszę i ręce też, a ty odkurzaj. Dobrze. Proszę. Jacku, muszę ci powiedzieć, że wszystkie paprochy wymiecione zostały z naszego studia. Dziękuję tobie serdecznie, Maćku. Muszę ci powiedzieć, że humor mi się w mig poprawił, ponieważ właśnie miałam odkurzać. Dziękuję tobie serdecznie. Gratuluję. Myślę, że być może nagroda też będzie twoja. Dziękuję tobie, Jacku. A wszystkim uczestnikom, którzy czekają, być może mają przygotowane jakieś butle gazowe, a kto wie, czy nic nie wybuchnie, zapraszam pod numer telefonu 46 29 21. Dajmy jakiś dźwięk o sobie. Ja już słyszę kolejnego uczestnika, również mojego imiennika, pana Pawła. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Pawle, komu będą grały ostatnie
ostatnie skrzypce. Więc ostatnie skrzypce, tutaj zaszła pewna zmiana. Tak. Chciałbym zarapować, czy mogę? Zarapować pan chce? Ja myślałam, że to już ostatnie skrzypce. Proszę bardzo, proszę rapować. Jestem Scyzoryk, Speedwaya fan i coś do powiedzenia mam. Scooby-Dooby-Doo, a co to kurczę jest? To takie bydle, to bardzo duży pies. Wow, dobre było? Bardzo dobre, ja serdecznie panie Jacku panu dziękuję, choć może któregoś z telewidzów mogło to urazić, ale to na pewno była jakaś tam anegdotka raperska, więc proszę państwa o przyjęcie ją z miłą po prostu taką, no, jak to można powiedzieć, koncepcją. Serdecznie zapraszam kolejnych uczestników, panu Pawłowi serdecznie dziękuję, a może ktoś mi zagra na organach kościelnych. 46, 29, 21, czekam na marsz Mendelsona. Nie wiem, nie wiem. Cieszę się niezmiernie, że dzwoni znowuż, ponownie mój stały telewidz Marcin Ciesiołkiewicz. Marcin, na pewno znowuż dzisiaj kręcisz z telefonu, który tata z zachodu przywiózł. Tak. Marcin, powiedz mi, jak ten telefon wygląda, bo w sumie opisywałeś jego kolor już w poprzednich programach. Możesz mi powiedzieć, jak on wygląda? Jest biały, duży. Biały, duży i rozłącza rozmowy wszystkim. Tak. Marcin, cieszę się niezmiernie, że do nas dzwonisz. Na pewno lubisz nas oglądać. Tak. Dobra, Marcin, więc ponieważ chcę dać szansę również innym, bo quiz trwać będzie jeszcze przez 20 minut, czyli do 16.45, proszę ciebie, wydobądź z siebie jakiś dźwięk i zagraj nam, na czym będziesz grał. Na cymbałkach. Na cymbałkach, proszę. Marcin, serdecznie tobie dziękuję, choć wiem, że jest to pozytywka. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo mam taką samą w domu. Ale niezmiernie się cieszę, prawdę mówiąc, ta pozytywka już mnie tutaj usypiała. Ja tobie serdecznie dziękuję, przepiękna melodia, przepiękna jest ta pozytywka, prawda? Tak. Marcin, serdecznie tobie dziękuję. Być może twoja gra na cymbałkach, ponieważ ciebie nikt nie widzi, mógł uwierzyć. A czy Marcin grał na cymbałkach, czy też nie? To tylko o tym wie Marcin. Serdecznie, Marcinku, tobie dziękuję. Myślę, że jeszcze nie raz spotkamy się w naszych quizach. A dla pozostałych przypominam numer 46 29 21. Być może ma ktoś taki telefon jak Marcin i lada chwila się do nas dodzwoni. Zapraszam.